Witam, z tej strony Tropiciel. Dostałem fajny pomysł na kolejny filmik, za który widocznemu na naszych ekranach widzowi bardzo dziękuję. I wobec tego, że bardzo mi się ta propozycja spodobała, to też przechodzę do szybkiej jej realizacji. Jestem ciekaw, jak w waszej opinii wygląda ranking tych 10 najlepszych zawodników bez podziału na kategorie wagowe, tak więc możecie go przedstawić w komentarzu pod tym filmem, a ja oczywiście szybko się zareklamuję, komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie i lecimy oczywiście z materiałem. Numer 10. Roman Szymański, zawodnik, który w Federacji KSW może pochwalić się rekordem 9 wygranych, 2 przegranych, przegrywał tylko te najważniejsze walki mistrzowskie z Saladinem Parnasem i Marianem Ziłkowskim, czyli właśnie zawodnikami, którzy kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. Szymański może się też pochwalić pokonaniem Daniela Torresa, który nie tak dawno pokonywał Borysa Mańkowskiego, a wcześniej został pogromcą właśnie Saladina i zdobył pas w kategorii 66, a w przedostatniej walce Szymański pokonał Donovana Desmain, który to też w ostatnich 2 walkach wygrywał z bardzo dobrymi zawodnikami, jak Łukasz Rajewski czy Artur Sowiński. Ale warto też przypomnieć, że Szymański pokonywał Marcina Wrzoska i Filipa Pejcza, który to znów bardzo szybko nokautował Sebastiana Rajewskiego, więc jak widać, Roman Szymański nie tylko jest kontraktowany z tymi najlepszymi, najciekawszymi zawodnikami, ale też z nimi wygrywa, a to każe nam zwracać uwagę na tego zawodnika i być może już niebawem ponownie zobaczymy go w walce o pas. Numer 9 to Paweł Pawlak, były zawodnik UFC, były mistrz Federacji Babylon MMA, a obecnie zawodnik KSW z rekordem 3-0 w tej organizacji. Ostatnio przegrywał tylko z Danielem Skibińskim, a od tego czasu wygrywał 8 walk z rzędu, w tym, co nas najbardziej interesuje, pokonywał Damiana Janikowskiego, Cezarego Kęsika i ostatnio właśnie Toma Breesa. Więc te 3 zwycięstwa, ale i wcześniejsza seria wygranych, no każe nam przypuszczać, że Paweł jest już o krok od walki o pas, a jako że z mistrzowskim dystansem miał już do czynienia, no to wyrasta póki co na faworyta i pierwszego pretendenta do pasa, a z kim finalnie przyjdzie mu się zmierzyć, niebawem zobaczymy. Dalej mamy numer 8, na tym miejscu zasiada Tomasz Romanowski, jego rekord w KSW to 5 wygranych, 1 porażka, a jeśli doliczymy mu te 3 zwycięstwa z programu tylko 1, no to wychodzi nam aż 8 wygranych i ta 1 porażka z Patrykiem Kinclem. Tomek to zawodnik, który w ostatnich latach poczynił niesamowity progres i nie tylko wchodzi coraz wyżej, pokonuje coraz to lepszych zawodników, ale robi to też w najbardziej efektownym i dominującym stylu, konkretnie nokautując swoich przeciwników. Z tych najciekawszych pokonanych rywali możemy wyróżnić Kęsika, Grzebyka, Pietrzaka, Krakowiaka, Jona Surdu czy choćby Daniela Skibińskiego. A jego twarda postawa w walce z Patrykiem Kinclem no pokazała nam, że jest to zawodnik, który na pewno może wygrywać z każdym i teraz nam to sukcesywnie pokazuje, a jego kolejna walka no może być już przepustką do wymarzonego starcia mistrzowskiego, więc kto wie, czy za 2 kolejne zwycięstwa no nie będzie na przykład mierzył się z Mamedem Khalidowem, jeśli nadal będzie wygrywał, więc wtedy sięgnąłby już absolutnego szczytu KSW. Tak więc czy ktoś Tomka lubi, czy nie, to nie można powiedzieć nic negatywnego, można tylko stwierdzić, że obecnie wyrasta na największą gwiazdę KSW właśnie za sprawą swojego efektownego stylu walki, który raz za razem obfituje w nokauty. Numer 7 to Robert Ruchała, do KSW wchodził powoli z rekordem 3-0, dziś nadal jest zawodnikiem niepokonanym, tyle że z rekordem 8-0, a dla KSW zwyciężył 5 walk, z czego tylko te 2 pierwsze kończył przed czasem, ale później pokonywał Patryka Kaczmarczyka czy Damiana Stasiaka, który był w UFC i który też miał okazję walczyć o pas KSW, więc to wszystko bardzo mocno buduje nam pozycję Roberta, sprawia, że coraz głośniej o tym chłopaku mówimy i jest to raczej już bardziej jak pewne, że kolejnym pojedynkiem Roberta będzie właśnie starcie o pas, być może tymczasowy, a być może pojawi się szansa na to, aby zmierzyć się z samym Saladinem Parnasem. Numer 6 to Adrian Bartosiński, zawodnik niepokonany, który 4 zwycięskie walki w KSW kończył przed czasem, pokonując kolejno
Padilę, Michalskiego, Grzebyka i Kaszubowskiego. Warto też przypomnieć, że Bartos, tak samo jak Romanowski, brał udział w programie Tylko Jeden, gdzie zwyciężył dwie walki, co daje nam 6 zwycięskich pojedynków zorganizowanych przez Federację KSW. Tutaj oczywiście można się posprzeczać, czy Tomek Romanowski nie powinien być wyżej, ale fakt jest taki, no, że Adrian jeszcze w KSW nie przegrał. Oczywiście no nie miał okazji zmierzyć się z Patrykiem Kinclem, ale podjął się na przykład walki z Andrzejem Grzebykiem, który też był na fali wygranych, pokonał go. Ale rozbił też Michała Michalskiego w jego takim najlepszym czasie. I no, nadal jest zawodnikiem niepokonanym, więc to wszystko gdzieś powoduje, że rośnie w tym rankingu. A ostatnio no, podtrzymał swoją pozycję, pokonując Krystiana Kaszubowskiego, który też tych wyzwań nigdy się nie obawiał, więc to wszystko sprawia, że na pewno można go postawić w tym rankingu wyżej. Numer 5 to Ibrahim Chuzigajew i tutaj miałem pewien dylemat, czy nie dać go oczko wyżej, ale fakt, że Narkun przegrał walkę wcześniej, to też sprawiło, że jego kolejna porażka z Ibrahimem no nie była już takim zaskoczeniem, jak byłoby to wcześniej, choć też była walką, gdzie przegrał pas, tak? Co jest bardzo istotne, nikomu wcześniej nie udało się odebrać pasa Tomkowi. Chuzigajew zrobił to jako pierwszy, przy okazji też dobrze bawiąc się w tym pojedynku. Podczas gali KSW 77 Ibrahim obronił swój pas, też z rywalem, który na niego zapracował swoimi zwycięstwami. To też była bardzo mocna, twarda walka, która mogła zakończyć się w każdej chwili, a zakończyła się decyzją, co pokazuje, jak bardzo obaj zawodnicy chcieli ten pas zdobyć czy zatrzymać. Więc te dobre dwa zwycięstwa Chuzigajewa, te zdobycie pasa i utrzymanie go, czyni go jednym z najlepszych zawodników KSW bez podziału na kategorie wagowe, no ale też, no jakby nie patrzeć, jest mistrzem kategorii półciężkiej. Numer 4 to Kuba Wikłacz, który w KSW promuje się rekordem 4 zwycięstw, jednej porażki, ale porażki, którą udało mu się nadrobić w ostatniej walce, gdzie pokonał Sebastiana Przybysza, zawodnika, który bardzo długo dzierżył ten pas, a dzierżył go też w możliwie najlepszy sposób, broniąc go, a przy okazji dając też mega widowiskowe walki. Kuba tę piękną serię wygranych Sebka przerwał, zabrał jego pas, a tym samym całą ich trylogię zakończył wynikiem 2-1. A warto też przypomnieć o tym, że Wikłacz walkę wcześniej pokonał Antuna Racicia, który też bardzo długo posiadał pas KSW, a zrobił to za pierwszym razem, bo jak wiecie, Sebek dopiero w rewanżu pokonał Chorwata po mega zaciętej walce. Wikłacz natomiast zrobił to z dużą łatwością, co pcha go do przodu w tym właśnie rankingu. Numer 3 to Marian Ziółkowski, mistrz KSW w kategorii lekkiej, zawodnik, który jest już po trzeciej obronie swojego tytułu, no i może się pochwalić 6 zwycięstwami, 2 porażkami, ale też nie z byle kim, bo z Kleberem Kojke Erbstem, mistrzem federacji Rising, no i Mateuszem Gamrotem, gdzie też z Mateuszem przewalczył do decyzji, gdzie na przykład Norman Park kończył tą trzecią walkę w rundzie trzeciej, więc to wszystko nam bardzo mocno budowało Mariana. Do tego też Marian pokonywał Romana Szymańskiego, Maćka Kazieczkę czy Borysa Mańkowskiego, który jest bardzo istotną postacią dla Federacji KSW, byłym mistrzem kategorii półśredniej, więc to wszystko sprawia, że dzisiaj Marian Ziółkowski jest trzecim najlepszym zawodnikiem tej federacji. Na miejscu drugim, tutaj chyba was nie zaskoczę, że będzie Saladin Parnas, który aż 9 razy odnosił zwycięstwo pod banderą KSW, tylko raz musiał uznać wyższość rywala, a dodajmy, że finalnie się też temu rywalowi zrewanżował, a od tego czasu wygrał 2 kolejne walki, co sprawia, że powoli o tej jego przykrej porażce zapominamy i już bardziej patrzymy w kierunku tego superfightu z Marianem. Pamiętajmy też, że Saladin to zawodnik, który zapracował sobie na walkę o pas, to też zawodnik, który rozebrał dawną wagę piórkową, pokonując i zniechęcając do walk w tej kategorii Artura Kornika-Sowińskiego, Marcina Wrzoska czy Romana Szymańskiego. A pokonywał też Filipa Pejcza, Daniela Rutkowskiego, 2 braci Rajewskich czy Daniela Torresa, który, tak jak już mówiłem, ostatnio pokonał Mańkowskiego, co tylko też wzmacnia te ostatnie zwycięstwo Francuza z tym zawodnikiem i czyni go drugim najlepszym zawodnikiem Federacji KSW.
Pierwsze miejsce chyba dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, bowiem tym najbardziej dominującym mistrzem jest Philippe Dufries, 8 wygranych bez porażki, a na swoim koncie ma zdobyty pas w walce z Andryszakiem, którego już nie wypuścił w walce z Karolem Bedorfem, Luisem Enrique, Michałem Kitą, Darko Stosiciem, Praselem, czy dwóch walkach z Tomkiem Narkunem. Jest absolutnym dominatorem, który mega efektownym zawodnikiem na pewno nie jest, to prawda, ale na 8 wygranych walk w KSW 6 kończył przed czasem. Dufries to zawodnik, który wcześniejsze swoje doświadczenie, szybkie porażki przekuł w ogromny sukces i pokazał wszystkim, że rozmiar ma znaczenie, a przede wszystkim pokazał, że większa ilość kilogramów daje mu przewagę, kiedy jeszcze dodatkowo udało mu się ją połączyć ze swoim dobrym partnerem. Jego ostatni rywale nie przegrywali z nim dlatego, że mają słabsze uderzenie czy gorszy parter, przegrywali z nim dlatego, że Dufries był od nich większy, cięższy i silniejszy, a to mu pozwalało mieć nad nimi ogromną przewagę i robić to, co chce. A to właśnie dzisiaj sprawia, że jest najlepszym zawodnikiem KSW, bo niepokonanym od tylu lat. A jak w waszej opinii wygląda ranking tych najlepszych zawodników bez podziału na kategorie? Komentarze jak zwykle do waszej dyspozycji. Jeśli macie jakieś fajne pomysły, które mógłbym zrealizować, to również możecie mi je podesłać. A ja za dzisiaj oczywiście bardzo wam dziękuję i zachęcam was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage of MMA. Pozdrawiam was, Tropiciel, trzymajcie się i do usłyszenia.